Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Czechu, witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Słuchajcie, zobaczyłem, że w poprzednim odcinku w miarę ten dźwięk był, wydaje mi się, delikatnie za cicho, także postanowiłem troszeczkę wam podgłośnić. Jakby w tym odcinku było delikatnie za głośno, no to gdzieś tam znajdziemy tam równowagę, ale potrzebuję tego jednego odcinka albo przynajmniej 10 minut nagrać i ja sobie zobaczę wtedy, to jest pierwsza sprawa. Tak na sam dobry początek możesz zostawić lajka, to jest sprawa druga. Trzecia sprawa, słuchajcie, jest taka, że były też szumy. Te szumy są spowodowane wiatrakami, które na mnie napierają powietrze, no ale jest tak gorąco, jest 30, około 30 stopni, że wiatraki no muszą chodzić. Postarałem się je tak ustawić, żeby ich mikrofon nie wiały, więc mam nadzieję, że w tym odcinku, jeżeli chodzi o te szumy, będzie dużo, dużo lepiej. No potrzebuję 10 minut nagrać testowego odcinka, także mam nadzieję, że te 10 minut dzisiaj jeszcze przetrwacie. Słuchajcie, jesteśmy na Skellige, tylko tutaj zostały nam misje, ale mamy też tu sporo, okazuje się, misji pobocznych mamy. No sporo to może przesadziłem, no dwie misje poboczne w sumie, mistrz płatnerstwa oraz czarna perła. No i teraz wykonajmy tą czarną perłę, bo to jest sugerowany poziom 13, także jesteśmy dużo, dużo przed, dużo, dużo za tym poziomem. No i przeczytam wam opis, gdybyście nie pamiętali, o co chodziło z czarną perłą. Czując zbliżającą się śmierć, ludzie starają się domknąć różnego rodzaju niezamknięte sprawy. Jedni spisują testamenty, inni spłacają długi, jeszcze inni godzą się ze skłóconą rodziną. Nidas, dziarski weteran z Nowigradu, chciał załatwić dość niespodziewany sprawunek. Zdobyć czarną perłę ze Skellige, którą obiecał niegdyś swojej ukochanej żonie. Będąc w podeszłym wieku, nie dał rady zdobyć owego rzadkiego przedmiotu samemu, dlatego nająłem do pomocy Wiedźmina. No i też mi wybaczcie, że po pierwsze nie umiem czytać, mam jakiś, kurwa, nie wiem, debilem jestem po prostu, a nie mam coś. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa jest taka, że to są moje pierwsze słowa, które wypowiadam od razu po wstaniu. Także potrzebuję tych 3-5 minut, żeby się otrząsnąć. Już wszystko raczej powinno być w porządku. Porozmawiajmy Dobrze, że sobie z ziomem. jesteś. No to jak? Pomożesz Już stoi tu, staremu kurwa, od Midasowi 20 zdobyć odcinków. czarną perłę dla żony? Wolałbym to już mieć za sobą. Strzyka mnie w kościach od tej wilgoci. A pierwszy pomysł na piosenkę Nidasa to jest wszystko. Chodźmy, tylko przygotuj się, że jeszcze ci w kościach postrzyka. W suchym miejscu perły raczej nie znajdziemy. A no nie, ale nie takie rzeczy na wojnie przeżyłem. Pod rozrogiem walczyliśmy po pas w bagnie. A co będę gadał? Młodzieży historia nie interesuje. Chodź, łowisko jest niedaleko. To prawda, młodzieży historię nie interesuje. Dopiero kiedy stałem się starszy, to zainteresowała mnie. Chociaż w sumie zawsze mnie interesowała historia. Tylko jak mi na przykład tatko opowiadał różne historie, to Babo, miałem je głęboko maszerujesz w jak na dupę. służbie. A żebyś mnie Dopiero za później, jak. młodu widział, jednego dnia 30 mil ro... Dopiero później, jak dorosłem, To to tu z mówią, chęcią że jak zejść wysłuchiwałem pod różne, jak to wodę, to było w zaraz widać PRL-u, małże. jak to było Dobrze, podczas że II twoje wojny tatuje światowej, skrywają perły, a to do czarne babci. są już prawdziwą rzadkością. No, ale jak dość długo poszukasz, to w końcu jakąś znajdziesz. Tylko z tą młodzieżą O, jest tak, czyli to ja mam nurkować. że my jesteśmy tu No, starsi, bo jeszcze widzisz, dużo całe życie od w tego piechocie zioma. służyłem, więc za morzem mnie przepadam, a i płuca już nie te, co kiedyś. Także, no tak. Cóż, klient nasz pan. Moc wiecznego ognia będzie z tobą. O ty kurwa, ja ci pomagam, a ty jakiś moc wiecznego ognia? Już mnie zdenerwowałeś, ty przyjaciółkę mi chcieli zabić, a ty moc wiecznego ognia. Weź się otrząśnij. Ale dobrze, on nic nie robi, tylko wierzy. Aczkolwiek nie lubimy fanatyzmu. Żadnego. Chociaż mój fanatyzm najlepszy w fanatyzmie. Akurat mój lubimy. To zawsze tak jest. Wszystko fajnie, ale. Wszystko fajnie, dopóki. Wiadomo, ktoś nie czepia się mnie. Czyli nie lubimy fanatyzmu, chyba że to mój fanatyzm. To bardzo lubimy akurat. To może użylibyśmy sobie orkę pod wodą. I nie wiem, czy to zdanie, które powiedziałem, miało jakikolwiek sens w sumie. Bo ja mam taką miksturkę, sobie stworzyłem ją, która mi daje powietrze pod wodą. Większą ilość powietrza pod wodą, także możemy sobie ją użyć. I powinniśmy dzięki temu wstrzymać powietrze na bardzo, bardzo długo, jak widzicie.
Jasne, będziemy mogli, kurde, znaleźć może tą perłę. Tutaj zwykła perła. A to się chyba obłowimy trochę. Mam nadzieję przynajmniej taką. Kurde, jak tu jest głęboko. Ty no, Gerward, szybciej, szybciej. Bo ja na tych... jak to się nazywa? Wiedźmiński zmysł. Chciałem powiedzieć kocich zmysłach. Jest. Tu też są do podniesienia, to popodnoszę. Przecież wiecie, ile są perły warte? Dużo są warte właśnie. Dobra, jeszcze tutaj. Wszystko popodnoszę, a co nie? Ty, to jest po 100 golda my tu zbieramy, tak szczerze mam wrażenie. Chyba tyle są warte z perły. Za każdym razem, kiedy zbierzemy tutaj taką jedną, to jest 100 golda, nie? A tu widzę, kurde, cała farma jest. Totalnie OP. To jest powalone, że naprawdę perły z takich tych, z takich zwierząt powstają, nie? Tam otwierasz to zwierzaka i tam ma tego. Tam ma perłę. Crazy. Ciekawe, czy mogą mieć też na przykład czarne perły. Może tak jest? O kurde, tam widzę, że się bije. W sumie się nie znam na perłach, więc nie wiem. Nigdy nie miałem perły. To znaczy widziałem, ale nigdy się jakoś mocniej nie zainteresowałem tematem. O. Ja trzeba mu pomóc. O kurwa, może zginąć. Niedobrze, trzeba mu ratować dupę. Dobra, jak najszybciej. Czemu ja im nic nie biję? Przecież biję z miecza srebrnego. Ej, co jest? A dobra, nie tego. Nie striggerowała mi się misja. Po prostu. Panowie, wy bardzo nie lubicie ognia, co? I bardzo dobrze. Pyk, bo ja mam jeszcze ulepszony ogień i mam różne tutaj runy ponakładane na zbroje, które dają mi dodatkowe obrażenia z ognia jeszcze. Spokrzman. Dawaj, co masz, bo to się zawsze przyda do robienia różnych tych olei. Zaraza. Musiałem je zwalić tym całym pluskaniem. Wszystko w porządku? Drasnęły mnie tu i tam, ale jak pod sodeń się wylizałem, to i to wytrzymam. Jak tam? Udało się? Czarna perła, tak jak chciałeś. Nie mógł jej po prostu kupić? Niczym moja Letta. No, jak to mawiał Koneta Byl Natalis, zasłużyłeś na medal. Albo nawet tydzień przepustki w Żantuzie. Zadowolę się pieniędzmi. A tak, właśnie, słuchaj, głupia sprawa. Nie wziąłem ze sobą złota. Rozsądnie, nie próbuj mnie oszukać. Nie próbuj mnie oszukać. Miałbym się narazić Wiedźminowi? Jestem stary, ale nie głupi. Spotkajmy się w Nowigradzie. Wtedy ci zapłacę co do grosza. Słowo piechu. I ocie kręca, ja teraz muszę wracać całą tą drogę, bo on nie wziął złota. No przecież tam jest zaraz. Coś rozdupcy. Chodź tu, Płotkens. Spotkaj się z Nidasem w złocistym jesiotrze i odbierz nagrodę. Nie wiem, czy ja mam jakieś specyficzne ułożenie, kurwa, zębów. Nie wiem, nie wiem, co jest przyczyną takiego, kurwa, że tak powiem, ciężkiej... Oj, to było niebezpieczne. Ciężkiej polszczyzny z mojej strony. Zawsze mnie to, kurde, martwiło, bo nieważne ile bym, jaki bym trening nie zrobił słowny przed nagrywaniem, nieważne jakichś ciężkich słów bym nie wypowiedział, zawsze, ale to kurczę, zawsze te słowa gdzieś tam znikają i razem się, kurczę, jakby to powiedzieć, nawet nie znam polskiego słowa, blendują ze sobą, w sensie mieszają się i są ciężkie do wychwycenia, mam wrażenie. A staram się naprawdę już za każdym razem, kiedy siadam i nagrywam, zrobić jakąś rozgrzewkę i tak dalej. Może będzie jakaś nowa kaczenka. Ostatnio była. I dobrze zrobił, bo wiedziałem, co stało się z Ciri. Niestety, dziewczyny nie było już w mieście. Ścigana przez grupę zbirów, a potem osaczona przez Straż Świątynną, musiała się teleportować. Gdzie trafiła? Tego wówczas nie wiedziałem. Jak wcześniej wczytywałem giereczkę, to była zupełnie inna cutscenka, jakaś nowa. Ale znowu was pomija, nie wiem dlaczego. Dobra, nie będziecie przecież czekać. Dobra, daleko nie mamy do tego złotego jesiotra. Ten zielarz nic w sumie nie ma ciekawego. Co wam mogę jeszcze opowiedzieć? Mogę wam opowiedzieć o tym,
o tym, że stworzyłem, słuchajcie, fajną talię, jeżeli chodzi o Nowigrad. O Nilfgaard, ciągle mi się myli. I słuchajcie, pograłem sobie nią trochę. No i wygląda na to, że jest to chyba lepsza talia, jeżeli ta Królestw Północy, ale pewnie będziecie mieli okazję zobaczyć, jak to się spisuje w akcji, kiedy sobie będziemy grali. Twoje pieniądze, zasłużyłeś na nie. Bez ciebie nie dałbym rady. Warto było? Myślę, że tak. Letcie jest chyba miło. Chyba? Strasznie z niej nie skomentowała twojego wyczynu. Nie żyje. Jak to, nie skomentowała twojego wyczynu? Letta niczego już nie komentuje. Od dawna. Widzisz? Letta jest chora. O. Coś z głową. Zaczęło się ta muzyka. Z pamięcią, potem przestała poznawać ludzi, nawet mnie. A teraz. Teraz już nawet nie mówi. Myślałem, że jak zobaczy te perły, coś się w niej obudzi, że się chociaż uśmiechnie. Wiesz, często mówiliśmy o tej głupiej obietnicy. To był taki nasz żart. Tylko nasz. Od lat. Ale nie zadziałało. Przykro mi. Mnie też, mnie też. Bywaj, Geralt. Szerokiej drogi. Kurwa, z mi się mega smutno zrobiło, nie? Naprawdę. Serio mi się smutno zrobiło, aż mi kurwa łzy do oczu nosy. Przysięgam wam. Tego pewnie nie widać na kamerę, ale tak mam. Jest to z tego względu, że zawsze bałem się kurwa właśnie na Alzheimera zachorować. W sensie ze wszystkich rzeczy. Ze wszystkich śmierci i tak dalej. To już naprawdę chyba jest lepiej bohatersko umrzeć, niż zachorować na jakiegoś Alzheimera i później, wiesz. A szczególnie jeżeli to jest ktoś bliski, na przykład twoja kobieta, wiesz, spędziłeś z nią 40 lat, to jest mega, mega kurwa smutne, nie? I później cię nie poznaje, no mega. Moja babcia miała coś właśnie w rodzaju Alzheimera, miała jakąś tam demencję i też nie poznawała. No, ja nie miałem jakiejś relacji z tymi. Z moją rodziną za dobrych, więc ogólnie to nie przeżyłem tego jakoś mocno, więc nie mogę się wypowiedzieć, jak to jest, wiecie, jak bliska osoba zachoruje na takie coś, ale o, wedle słów Yennefer z Wengerberg, ale na pewno jest przejebane, a samemu tego doświadczyłem, ale to dla mnie, ja miałem wyjebane, nie? Była związana z pojawieniem się Ciri. Geralt wyruszył więc na wyspy, by dołączyć do czarodziejki i wspólnie z nią szukać śladów dziewczyny. No, właśnie taka kascenka was ominęła. To wszystko? Wszystko. Okej, tu jest jakiś wykrzyknik, kurde, może wykonajmy wykrzyknik. Nie znam złych Darakarów, nie coś tam, Bjork. Słuchaj, Wiedźminie. Mamy tu problem z Muirediebel, z utopcami. Problem, który twoim srebrnym mieczem można by pewnie rozwiązać. Niech zgadnę. Rwą sieci, wyjadają ryby, a czasem atakują samotnych żeglarzy i tych, co nocą wracają nad brzeżem z tawerny. Żeby tylko. Diabelstwa z naszej zatoki są gorsze niż na kontynencie. Polują tak po zmierzchu, jak i w dzień. Atakują zarówno rybaków, co do obrony mają najwyżej wiosło, jak i wojów. Wyrzuca ich potem morze. Zbroje w strzępach. Flaki wyjedzone. Dziwne. Są jacyś świadkowie? Rurik, mój uczeń, był na łodzi, na którą Muirediebel napadł. Jest też Tove, której zabiły męża. Mieszka tu, niedaleko, wyżej. Wybacz, ale nikogo więcej nie kojarzę. Ci, co mają do czynienia z tymi potworami, rzadko kiedy wracają żywi na ląd. No dobra, no to wykonajmy tę misję. Porozmawiajmy o nagrodzie, a to zlecenie jest. Po nagrodzie. Coś za skromne, jak mam wiesz. Tak? Potwierdzam. Coś wydaje mi się, że z 340, wariacie. Tyle? Za parę diabłów morskich? No dobra, dobra, dobra. 310. Odrobinę żeście przesadzili, mistrz. 300. 290. No kurczę, 280. Drogo.
ale może warto. Za dużo to nie stargowaliśmy. Myślę, że więcej czasu poświęciłem na to targowanie, jeżeli pozbierał po drodze te 30 koron. Z tymi miałem już do czynienia nieraz. Wkrótce będzie po wszystkim, masz moje słowo. Mhm, tak, tak. Jasna sprawa, że będzie zlecenie. Morskie diabły, no dobra. Coś czuję, że to nie będzie zwykłe, proste zlecenie. Tu jest tablica ogłoszeń, ja bym od razu o nim zahoczył. Odblokują nam się tam jakieś znaczniki, zapytania, jakieś ciekawe nowe miejsca. Może jacyś karczmarze się odblokują, bo wtedy jak ostatnio zebrałem tablicę ogłoszeń, to mi się odblokowały różni karczmarze i tak dalej. Także no. Także warto to zbierać. I kowal mi się odblokował. Widocznie, nie wiem, wywiesił zlecenie na tym. Zlecenie duch z lasu, przeczytaj. No, chciałbym przeczytać, tylko nie ten przycisk klikłem. Duch z lasu. Wojownicy z Kelige, duch z lasu, nie jesteśmy bogaci, bla bla bla, dobra. Serce w sercu lasu, to sobie wykonamy później, porozmawiajmy teraz, z kim mam porozmawiać? Z Nycerz. Nie, z kim mamy pogadać? Ruryk, tak? A. Słyszałem, że byłeś na łodzi, którą napadł utopca. Rurikiem. Tak, byłem. Z Ulfem, moim kuzynem. Zbieraliśmy z dna pułapki na kraby koło klifów Kierak. Ulf pociągnął za sznur. Ciężko mu szło. Myślałem, że klatka pełna, że dobry połów. I wtedy coś szarpnęło linę z dołu. Chwila. Ulf był pod wodą. Wołałem go. Raz, drugi, trzeci. Nagle woda zrobiła się czerwona od krwi i czuć było straszny smród. Jakby zgnilizna, tylko gorzej. Wtedy mój Rediebl wywróciły łódź. Sam nie wiem, jak dopłynąłem do brzegu. Chyba Freja nade mną czuwała. Albo potwory już się najadły. Dzięki za opowieść. Za pomocą wiedźmiński zmysł zbadaj miejsce, jasne. Porozmawiajmy jeszcze z jakimś świadkiem tutaj, jeszcze ktoś jest. Jeden ziomo. Oj, nie, nie, nie. Idziemy do portu żegnać króla. Chodź tu. To nie czas na zabawę. Który to? A, to jakaś laska. Ty jesteś Towe? Powiedziano mi, że twojego męża zabiły utopce. Wtedy dobrze ci powiedziano. Wpierw morze zabrało mi syna, teraz męża. Zostałam sama. Chwilę nasz syn nie wrócił z połowu. Mąż co wieczór chodził na klify Kierak wypatrywać jego łodzi. Mówiłam, życia mu to nie zwróci, a sam możesz zginąć. Słyszałeś, że tam utopce żyją? Ale nie mógł siedzieć. Brał swój stary płaszcz i szedł. Jak któregoś razu nie wrócił na noc, zawołałam brata, wzięliśmy pochodnie i poszliśmy go szukać. Mój Rediebl. Morskie diabły tak go poraniły, że tylko po tym płaszczu go poznałam. Wiem, że to marna pociecha, ale obiecuję, że problem utopców wkrótce się skończy. Bywaj. Dobra, to są wikingowie, oni tam lubią ginąć. Za pomocą wiedźmińskich zmysłów zbadaj tego, zbadaj miejsca. Dobra, mamy dwa miejsca, do którego jest bliżej? No tak mniej więcej taka sama odległość jest. A nie, nie mogę zmienić. Dobra, to chodźmy najpierw do tego miejsca, gdzie mi gra sugeruje, choć podskręt będzie szybciej. Ale mi się odbija, sorry widzowie. Jak tak jest niestety, że jak dużo białka jesz, to później na odcinkach co chwilę bekam. To też zawsze był mój największy problem nagrywania odcinków, że co chwilę kurwa bekałem. Jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi. Pewnie niewiele ludzi ma takie problemy jak ja. No ale tak miałem, no, że ciągle kurwa bekałem. To chciałem powiedzieć coś mądrego, to beka waliłem. A w sumie może to dlatego, że mi się jakby ciśnienie zmienia. W sensie... Kolejna ofiara. Gdzie? A, faktycznie. W sensie puls i tak dalej, nie? To na pewno utopce. Ich leże musi być gdzieś blisko. Kopiele, co to jakieś inne utopce, jakieś dojebane utopcy. Co ja mówiłem? Że tego, że może mi się ciśnienie zmienia, bo wiadomo, kiedy nagrywamy odcinek, to nie jesteśmy aż w takim spoczynkowym stanie, no nie? Musimy używać mózgu i tak dalej. No to rzadko się zdarza, ale no jednak troszeczkę bardziej muszę zacząć myśleć, niżeli bez odcinka, sobie nie wiem, gadał z ziomem na przykład, no to bym trochę bardziej na chillku był, niżeli jestem. Gdzie to mnie prowadzi w ogóle? Więc jednak trochę trzeba myśleć. A co za tym idzie, też zmienia się nasze tętno i puls. Organizm zaczyna pracować, zaczyna jeść kalorie. A to wszystko sprawia, że uruchamia się też właśnie żołądek, trawienie.
No i kurde, Bekas jak pojebany. To też istnieje szansa, że właśnie tak jest. No tylko i wyłącznie jak na odcinkach właśnie jestem, to najwięcej bekam, nie wiem dlaczego. Tutaj się kończy ślad, czyli pewnie będziemy musieli zanurkować, prawda? Na to wygląda. Coś czuję, że to nie będzie zwykła misja utopcowa. Aczkolwiek mogę się mylić, ale wydaje mi się, że na 90% to nie byłoby takie proste. Plus ten potwór, który tu jest, jak widać, zadupca nawet kurwa po tym. Po dachu. To pewnie jakaś baba wodna chyba. Tak mi się wydaje. Morskie diabły. A tu było jeszcze jedno miejsce. Badaj miejsce, gdzie widziano utopcę. To chyba nie udało mi się wykonać tego do końca tej misji. I zbadać to miejsce. No ja pamiętam, co to było właśnie, no. A już nie będę mówił. Znów ten smród. Szlami padlina. Siema. O kurwa. Łapki na mnie czekają. Aha, kolejne utopce. A, utopce. Ale... Ty, to cały skład tu jest, A ty, one uciekają. To... O kurcze, blaszka. Dobra, duś, póki płoną. Nie jest dobrze, nie? Nie jest dobrze, stop. Czekaj, chwila. Jaskółka, bo jest Lichtenstein. Dobra, o kurde, oj, shit. Dwa utopce jednym ciosem. Dobra. Poszło zdecydowanie łatwiej, niż spodziewałem się, że pójdzie. Jak tyle z utopców, to kurde, niebezpiecznie może być. Kawałek zbroi zardzewiały do szczętu. Rozpada się w rękach. Na tym najcięższym poziomie może nie jest najciężej, ale prawda jest taka, że jeżeli no nas złapią, że tak powiem, poza gardą. Potwora, ale chyba nie utopca. Sińce na szyi, zmiażdżona krtań. Został uduszony. Poza gardą nas złapią i nie zdąży zrobić uników, to mogą nas zabić, jak jest ich dużo naraz, nie? Złonshotować. Chowane na później. Utopce tak nie robią. No, wiem, że to nie utopce już. Prawie nieruszone. Znaczy ja wiem. Na później. Utopcy tak nie robią. Wiem, co to jest. Ale nie spoileruję. Jeszcze. Zaraz to spotkamy pewnie. To jest też już schowany na później. O kurde, tu sporo pochowanych na później jest. Kurde, ty. O, skrzynka. Właśnie tego szukałem. Loreny. Jakiś lipa. A to co to? Kawałki łodzi, podarte żagle, liny. Wystrój marynistyczny, można rzec. Wystrój marynistyczny. To musi być leże baby wodnej. No. Mają czuły węch. Nie wróci, póki tu jestem. No. Chociaż, skoro toleruje utopcę, może wystarczy zrobić wyciąg z igru czołów, żeby zamaskować mój zapach. Feromony utopca. Przygotuj eliksir. No, to była baba wodna. To już powiedziałem na początku, a później udawałem głupiego, bo uświadomiłem sobie, że walnąłem niezły spoiler. Dasz, mam nadzieję, że nikt się nie zorientował. Czy Nanta na czarta? Nie, odwary? Nie. To gdzie to jest, to co mamy wykonać? Jak to się nazywało? Kurde... Feromony utopca. No dobra, alchemia, tylko gdzie ja znajdę te feromony? Tu są. Feromony utopca. Utopcy nie atakują Wiedźmina. O kurde, fajny ten. Fajny eliksir. No dobra, wypij. Cyk. To powinno wystarczyć. Teraz trzeba gdzieś się schować i zaczekać. Może za tymi szalupami. Dobra. O! Wiedźmiński rzecz to była. Kurwa, nie zdążyłem podnieść. To jest wiedźmińska skrzynia, nie? Baba woda. Basejary. Monka Giga. Ty, a daj mi podnieść skrzynię. No, dobra. Tylko żebym pamiętał, żeby tu wrócić. To pielec. A to nie bać, ty. Oni mieli mnie nie atakować, nie? Nie atakujesz? To pielec. Nie, to pielec spoko chyba, nie? Nie atakuje. A nie atakuje, ty! To co mnie oszukali, kurde? Że mnie nie... A, bo już mi się skończyło tego. Już mi się skończyły feromony. O kurde, ty! Stop, bo ja tu myślałem, że to łatwa misja będzie. Stop. Poczekaj, po to mam te ulepszone, kurwa, kartasze i te wszystkie inne gówno. Dojazd. To pielce najpierw. One shot, co jest grane? Ale fajne. Dobra, ulepszony północny wiatr, ale giga OP jest to, gówno. No.
Za mocne to było. Ty, że one shot? Zajebisty, północny wiatr oddaje. Dobra, tutaj co jest? Co to jest? Krasnoludzki spirytus, okej, to była jakaś część skrzynki. Nie, my chcemy iść w którą stronę, nie tutaj. My nie chcemy na razie wychodzić, tylko chcemy tu wejść głębiej. Bo tutaj jest chyba wiedźmińska rzecz jakaś. Nie, wiedźmińska nie jest, ale też jest zajebista. Jakieś zajebiste te glify? Glify i tak dalej. Dobra, no to w sumie misja wykonana, szybko w miarę poszło, to dobrze. Uwiniemy się z kilkoma misjami naraz dzisiaj. Na pewno nie będzie nudnego odcinka. Tym mniej chodzenia, tym bardziej spoko. A tutaj jeszcze jest jakaś rzecz. Jakiś tutaj odnoga. Nie wiem, czy tutaj byliśmy. A tu jest wyjście, wejście? Kurde, nie wiem co to jest. A, to tutaj. A, dobra, tutaj jest wyjście, okej. Czyli tędy możemy wypłynąć na zewnątrz, ale jeszcze tu jest, dobra, to tutaj jest po prawo coś jeszcze ciekawego. Tutaj, nie? Gdzieś było. O, to tu? Nie. No gdzieś tu jeszcze była odnoga, nie? Przed chwilą. No przecież kurwa, przed chwilą ją widziałem. To ta odnoga? A to tu? A to tu. Dobra, czyli tędy też mogliśmy wpłynąć, okej. Czy będę mógł stąd wyjść na przykład tędy? Byłoby super, ale wątpię, że gra mi to umożliwiło, prawda? No niestety. Będziemy musieli zadupcać, ale może tędy po lewo tu? Szybciej będzie? Wygląda no jak przejście, wyjście, w którym mogę wyjść. I podkęsa byśmy chcieli, podkęs? No. Dobra, i kituwa. Niech ten kot zejdzie, bo to ma... Fajnie jest ten kot, bo ogólnie dużo widać, nie? Jeżeli gramy tam, gdzie jest ciemno, to mega dużo widać, ale... Ale jeżeli gramy... wychodzimy na zewnątrz, to jest straszny syf, nie? To kłuje w oczy strasznie. Biały wilk. To my. Dobra, tędy to jacyś bandyci? A nie, to zwykli ludzie, dobra. Czy zwykli ludzie, żołnierze jacyś. No i co, oddamy misję i od razu po lewej stronie mamy jakieś 20 metrów do tego. Do wykonania kolejnej misji. A wydaje mi się, że 20, a nie, to jest 20 metrów chyba do wykonania misji głównej. Prawda, że ta obok misja to jest ta misja główna? Tak mi się wydaje, co? Udaj się tak, to jest misja główna tutaj. To ja bym na razie porobił misje poboczne, także chyba tam jeszcze nie pójdziemy. Robota wykonana, a oto dowód. Jo, głowa. Co mi głowa diabła? Co to jest u diabła? Baba wodna, stary cwany osobnik. To ona była prawdziwym zagrożeniem. Wiele brzydactw znajdowałem w sieciach. Mureny, minogi, płaszczaki. Ale czegoś takiego nie widziałem. Masz, twoja nagroda, należy się. Należy mi się więcej? Należy mi się więcej. Należy się więcej. Baba wodna jest znacznie groźniejszym potworem niż utopca. Nie przeczę temu, ale mój mieszek nie jest bez dna. Może też nie. Kto wie, co jeszcze z niego wyjdzie. Może być, że jeszcze będziesz potrzebował moich usług. A ja nie nadstawiam karku dla tych, co skąpią na nagrodzie. Więc wymuszasz haracze? Masz. Weź wszystko, co mam i udław się. Dzięki. Nie wymuszam haracz, tylko jestem twardym negocjatorem. 420, dobrze. Nam się pieniądz przyda, bo niestety, kurczę, ostatnio jest ciężko z sianem. Jak chcę coś kupić, to nie mogę. Dobra, mamy też misję, która nazywa się Mistrz Płatnerstwa. Wiedźmini żyją z zabijania potworów, dlatego przykładają wielką wagę do broni i pancerza, którym się posługują. Uszkodzenie ciała w tym zawodzie to rzecz powszechna, więc gdy tylko nadarzy się okazja zdobyć lepszą odzież roboczą, to należy z niej korzystać. Taka okazja nadarzyła się, gdy Geralt spotkał krasnoluda Fergusa, mistrza płatnerstwa. Rzemieślnik w randze mistrza mógł wykonać dla naszego bohatera pancerz z górnej półki. Potrzebował jedynie odpowiednich narzędzi, więc Wiedźmin wyruszył na ich poszukiwanie. I tak chyba zrobimy. Poszukamy tych narzędzi kowalskich i dzięki temu nasz mistrz krasnolud będzie mógł wykonywać dla nas super pancerze, mam nadzieję. Dobrze, że mamy to wszystko oznaczone i ja nie muszę tutaj płynąć jakimś statkiem. Piękna sprawa.
bo mogę sobie tę szybką podróż odbyć. Niby z tysiaka na to wydałem, no ale wydaje mi się, że ogólnie zaoszczędziłem dużo, dużo więcej. Morskie diaboły, misja wykonana. Idziemy wyczyścić może znacznik na samym początku. Miejmy nadzieję, że to nie będzie jakieś coś mega giga trudnego. Taki szybki, sportowy znacznik, bo jest w miarę po drodze i udamy się po narzędzia kowalskie i przyniesiemy go do naszego krasnoluda. No tutaj chyba tak łatwo nie będzie, bo wydaje mi się, że tu są lodowi giganci, prawda? Chyba prawda. Jedź, płotka. Tak, tak, jedź, tylko ostrożnie akurat jedź. Dajesz, dajesz. Tutaj tego, cych, cych, cych. Dobra, cacy. Kurde, tak klimatycznie, jak ono sobie tak tupta w sumie. Tutaj jest martwy gościu. Clanan Krayt. No to już mu się nie przyda w takim razie. A Gerwar zawsze wkurwiony, że na przykład ludzie okradają zwłoki. Znaczy ja wkurwiony Gerwardem, że ludzie okradają zwłoki i przy pierwszej nadarzonej okazji, kiedy mogę okraść zwłoki, bez zastanowienia w ogóle. Pyk. Ej, i okradamy, nie? Czy my dobrze jedziemy? Pokaż na mapę. No chyba dobrze, tylko to jest jakaś pokrętna droga. Ja myślałem, że to będzie prosto, na szagę se pójdziemy, wiecie, i wyjebana tu. Niestety, górzyste tereny, które pokonać mogę jedynie w ten sposób. Tu się coś dzieje, jest jakaś cutscenka. Halo? Lodowi giganci. A harpie na razie, dobra. O kurwa, jakie brzydal. Lodowy gigant. A jednak. On pomaga harpiom. O kurde. No to już chyba taki prosty przeciwnik nie będzie, szczególnie że on jest na 20. Misja jest na 24 poziom. A my niestety jesteśmy na poziomie 18. Nie, na 20? Na 20 chyba. Na 18 to miałem zbroję do założenia. Jej chaty z strzechą kładzionej czekają mnie tam. Znam piosenkę, którą śpiewałeś. Co tu robisz? Patrzcie, drużyna, następny idzie. A tyle razy im powtarzałem. Co mówisz, Wilfredzie? Tak, oni się nigdy nie nauczą. Ten sobie przynajmniej piosenki posłuchał przed śmiercią. Mało tu zwierzyny, a widziałem, jak gigant daje ci jedzenie. Skąd je bierze? Nie wiem, nie pytam. Drużynie smakuje. Tam na ziemi leży ogryziona ręka. Co? Gdzie? Wilmar, kurwa mać, miałeś zadbać, żeby był porządek! Nie umiesz dochować żadnej tajemnicy. No, mieliśmy do wyboru, albo to, albo umrzeć z głodu. Ale wiesz, nikogo nie zmuszałem. Cała drużyna głosowała za. Czemu gigant cię oszczędził? Moja drużyna i syreny pomagamy mu budować okręt. Ja szyję żagle i czasem uciekam, a wtedy syreny przylatują i przynoszą mnie tu z powrotem. A po co mu ten okręt? Gdzie chce popłynąć? A nikomu nie powiesz? Moim ludziom mogę ufać, że będą milczeć jak grób, ale ty... Nikomu nie powiem. No dobrze. Gigant chce wypłynąć tą łajbą, żeby gromić bogów podczas Ragnarok. Ostatniej bitwy przed końcem świata. A statek jest już prawie gotowy. Kim byli ci ludzie? To moja drużyna. Przysięgali, że mnie nigdy nie opuszczą. I patrz, dotrzymali słowa. Ten wysoki to Wilmar. Obok niego po prawej Wilfred. A ten, co się tak jąka, to Wilhelm. Dlaczego ty i twoja drużyna zostaliście w tym miejscu? Nie możemy odejść. Gdybyśmy znowu spróbowali, gigant by nas wszystkich pozabijał. Jak innych. Czas na mnie. Bywaj.
Nie wiem od kiedy byłem wyciszony, więc może wam zmontuję ten odcinek, sorry widzowie. A może nie, bo niestety kurde się wyciszyłem, odciszyłem i no niestety było jak było. To chociaż wam dialog pokażę, bo wydaje mi się, że od momentu kiedy piłem wodę, czyli jak tu jeszcze zabijałem syreny, to jeszcze byłem wyciszony niestety. No to do montażu odcinek, a happens to the best man, happens to the best. Zdarza się kurczę, nawet jak się starasz i pilnujesz tego, to raz na jakiś czas przydarzy się niestety taka sytuacja. Perły północy, a tam co jeszcze jest? Możemy tam wskoczyć? Możemy, ale obawiam się, że jak tam wskoczymy, to możemy też kurde nie wyjść. Dobra, czyli gigant chce się bić z bogami. On ma mu ten statek zbudować. Jest to spora łajba, nawet bardzo spora, idealna na giganta. Ale co my tu robimy? To jest też dobre pytanie, nie? W sumie, co my tu robimy, ty? Ja tu nie chciałem przyjść zabijać giganta. Ja tu przyszedłem, kurwa, narzędzia kowalskie przynieść. Ale obawiam się, że narzędzia kowalskie i niestety misja z tym wielkim gigantem lodowym jest połączona. Zresztą mówiłem na samym początku, że trzeba uważać, bo podobno tu są lodowi giganci. No i proszę, a to ci niespodzianka. Jak widać, naprawdę są. Dobra, tu możemy chyba kliknąć E, żeby on nam tutaj jakąś... Muszę znaleźć inną drogę. Okej, okay, inną drogę, dobra. Czyli na górę mam się dostać jakoś. No dobra, chodźmy na razie przed siebie. Nie chcemy śledzić giganta, bo to ja nawet nie mam takiej żadnej tu misji. Ja bym chciał tylko przynieść, kurwa, narzędzia kowalskie. Jeżeli istnieje w ogóle taka szansa, to tylko narzędzia kowalskie i wyjebam go. To było najlepiej. Tu są jakieś potwory znowu, co to jest? Neker. Nekerów nie lubię, bo one strasznie skoczne są. A te w ogóle są jakieś dziwne. Ty, co to kurwa jest? Czemu one takie maski mają jakieś? Ty. Ale plemię nekersów. Nekery mi przypominają jakieś ludki, co się budowało zawsze w spore. Nie wiem, czy kojarzycie, taka gierka jest. Spore. I w spore ogólnie zawsze budowałeś takie potworki. Budowałeś, znaczy tworzyłeś potworki takie właśnie dziwne i one tam tak skakały. Bardzo podobne do tych nekerów. I OP jest to, co my rzucamy, nie? Totalnie z OP. Ojebane. Północny wiatr jest mega mocno. Kartasz też spoko, bo to masz tego na... Oj! Dobrze, że mam nieśmiertelność. Dobra, i po raz kolejny nieśmiertelność uratowała mi dupę, git. My, jeżeli chodzi o mutageny, to szukamy tylko i wyłącznie czerwonych. Inne nas bardzo nie interesują. Dobra, tu są gdzieś ślady potwora chyba, nie? Tu jest znaczek zapytania. Dobra, chodźmy do niego. Może to jakieś miejsce mocy? Czy coś? Tylko nie mogę tam, kurwa, wejść. No jest przed nami tego, znaczek zapytania i nie mogę się do niego dostać. Zaraz mnie szlak trafi, nie? Musimy dać radę, dawaj, no. Ukryty skarb, ja myślałem, że wiesz, wyrwana kartka, pokaż, przeczytaj. A wtedy stary druid powiedział: jeśli rzeczywiście pragniesz wiedzy i mądrości, weź co masz najcenniejsze i włóż do skrzyni. Potem podpłyń na Undvik. Wespnij się na górę i idź granią, aż znajdziesz staw między wierchami. Pokłoń się czterem stronom świata, poleć się bogom i wrzuć skrzynię do wody. Na skróty. Daleko to? Kurwa, 200 metrów? Tu potwory są. Dobra, nie pierdolę te potwory. Idziemy po prostu przed siebie i nurkujemy. Tam jest jakiś tego. Jakaś chatka w sumie. Można by było do niej zaglądnąć. Tu jest jakaś jaskinia. Też można by było do niej zaglądnąć. Też czuję, że tu pewnie są wiedźmińskie kurde te schemaciki. Chętnie byśmy takie wiedźmińskie schemaciki przygarnęli, nie będę ukrywał. No i coś czuję, że tutaj schematy niedźwiedzia. Myślę, że mogą się ukrywać gdzieś tutaj w tych skrzyniach tam w środku. Ale na razie to zaznaczmy sobie zadanie. Mistrz płatnerstwa. Idźmy za tam, gdzie mi pokazuje mapa po prostu. Minimapa. Mamy 170 metrów. Jeszcze bym odpalił zwykłą mapę, żeby zobaczyć, czy my tędy się dostaniemy do miejsca, do którego chcę się dostać. No może być ciężko, bo tutaj same góry są. Oj, błąd gierki.
O kurde. No dziwny bug. Mimo tylu patchy, giera nadal jest w niektórych miejscach zbugowana, nie? No ale to w niczym nie przeszkadza. Wodę jest ciężko zrobić, te bugi też w Assassinie często z wodą występowały, że była taka woda właśnie kwadratowa, jak w Minecrafcie. No ale to pewnie zajebiście ciężko jest zrobić właśnie dobrą fizykę wody w gierce, tak mi się wydaje, skoro często woda jest właśnie dużym problemem twórców gry, szczególnie takich wielkich twórców jak właśnie Ubisoft, CD Projekt Red. Jeżeli oni sobie nie są w stanie za bardzo poradzić z wodą, no to to wydaje mi się, że faktycznie jest problem. Tu, o, tu gigant szedł. Niedobrze. Bo może być, kurde, w środku. Coś się dzieje w środku, nie? Tu są jakieś dźwięki, tylko... Okej. Spiżarnia giganta. Piżarnia. Okej. Gerwar, to może pospieszmy się z tymi... Zbierał. Ale Hjalmara tu nie ma. W pisie mam jakiegoś Hjalmara. Dawaj mi narzędzia. Czy wieś narzędzia kowalskie? No ja bym te narzędzia kowalskie właśnie, nie? Chuj z tym Hjalmarem jakimś. Hjalmarem. Kurde, fajne rzeczy tu są. Zbieramy, zbieramy. Miecze, ile mam tego? Ile mam kilogramów? 160 na 220, także możemy zbierać wszystko. Narzędzia, narzędzia. Zaraz będziemy się z potworami bić. Najpierw narzędzia, najważniejsze. Tu nie ma narzędzi. O kurwa, pożerasz. Brzmi groźnie. Siema, wy groźne potwory. I czemu wszyscy tu nosicie jakieś dziwne maski? A nie, ty nosisz maskę, czy ty po prostu taki szpetny z ryja jesteś? A nie, to ty szpetny z ryja po prostu. Dobra, tak się gi. Rzućmy im jeszcze kartacza, pyk. Na dzień dobry, ty. Mocne potwory, mocne potwory. Kurwa, za mocne. Jaskółka. Grom. Dobra. No widzicie? Musimy się nawet teraz wspierać, kurczę, różnymi eliksirami. I jakbym nie miał teraz pewnie oleju założonego, to by była katastrofa. No, ty, bo ja zaraz umrę, nie? Stop, za mocne te pożeracze, co jest grane w ogóle? Użyjmy czegoś takiego jak czarna śmierć, nie, czarna krew. Czarna krew spowoduje, że kiedy pożeracz mnie ugryzie, to będzie dostawał dodatkowy damage. O! Wybuchaj, 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 pyk, dobra. Jeszcze ten nam został. I ewakuacja, szybka, szybka, szybka. Dobra. Okej, okay, możemy zawsze wczytać. Kurde, szybko wybuchnął strasznie. No klikałem spację, ale Gerwar coś tak zbagowany trochę był. No dobra, no to podejście numer 2. Teraz będziemy przygotowani jak wibulek. Eliksiry, eliksiry, eliksiry. I teraz tak. Ulepszona czarna krew, grom. Użyj, użyj. A tu nie mogę używać gromu, jak mam za... Dobra, nieważne. To nie używaj w takim razie. Może użyjmy... Odwar północy? Nie, 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 nie. Puszczyk też jest do kitu. Może wykonajmy, mogę kliknąć alchemię? Mogę, jestem w stanie wykonać tego? Jestem. To może jakiś odwar znajdziemy fajny, nie? Przyspiesza tempo regeneracji żywotności w danej walce za każdego zabitego przeciwnika. To już mamy. Podnosi tego, adrenalinę. Zwiększa zadawane obrażenia. Nie. Odporność na efekty, nie. Redukcja obrażeń, nie. Zwiększa szansa na zadanie obrażeń krytycznych. Kurwa, niech będzie odwar z Karakana. Zobaczmy, czy to dużo nam da. Pyk, wypijmy to. I zamieńmy tylko może to jeszcze na coś fajniejszego, na przykład to. A to zamieńmy na przykład na to. I git. Jestem, o kurwa, a nie wiem, dobra, myślałem, że one się blisko zrespiły. Jestem gotowy. Spamujemy, spamujemy. Pyk, 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 po coś mamy te petardy w końcu. Pyk, 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 pyk. Płoncie tam, płoncie. Dobra, jeszcze tu kurwa trucizna. Pach, trucizna. Oj, nie trafiliśmy. Oj, nie trafiliśmy. Gerwar, celniej, celniej.
kurwa, tak. No już nie mam, już dupa jest. To teraz co? Igni, pa! No i to wszystko. I wyciągaj nie stalowy miecz, tylko srebrny. I bijemy się. I jeszcze grom. Dobra, powinno być S. Dobra, oni wybuchają. I one mocny ten damage po wybuchu zadają niestety. Dobra. Jeszcze jeden nam został, gagarek. Oj, no by sporo biją, kurde, te pożeracze. Strasznie mocne są. Dobra, ucieczka. Dobra. Zajebiście się poszło. Jaka spiżarnia takie myszy. Dobra. Ale łatwe to nie było niestety. A może i stety? Właśnie co by była za zabawa, jakby było łatwe, no nie? Właśnie może na szczęście nie było łatwe. Tym ciężej, tym fajniej się gra w sumie. Bo jest jakieś wyzwanko w końcu. Floreny. Będziemy mogli to u Vivaldiego powymieniać, więc... Po najlepszych kursach w Nowigradzie, także... Bierzemy. Tutaj jeszcze mogę to zbadać chyba? Stopiszcza? Dużo starych tropów. Gigant musiał tędy często chodzić. Dobra. No i szukamy tych narzędzi. Węgiel to nie. Sora. Tutaj nie ma też nic do zbierania. Tutaj też nic nie ma do zbierania. Tutaj też nic nie ma do zbierania. Potrzebuję narzędzi kowalskich, one gdzieś tu są. Widzę, no w sensie widzę. No nie widzę właśnie, kurwa, mam tu zaznaczone, nie? One gdzieś tu są, te narzędzia kowalskie. A dobra. To spierdalam, panie lodowy troll. 26 poziom, nieźle. Kurde, to w środku. O nie, to jest w środku, mi się zaktualizowało. I o, cię kręca, muszę pokonać trolla. 26 poziom. Dobra, stop. To trzeba jakoś dobrze to trzeba ogarnąć, nie? Stop, medytacja, bo mamy mocne zatrucie. Niech nam to zatrucie zejdzie. Medytacja, dobra. Myślę, że z takim ekwipunkiem, jaki mamy, jesteśmy sobie w stanie poradzić, tylko... No tylko musimy to mądrze rozegrać, tak chcę. Poczytajmy może jeszcze jakiś super o tych odwarach. Zwiększa obrażenie zadane uporom? Nie. Efekty krytyczne? Nie. Każde udane trafienie zwiększa siłę ataku? Nie. Bieganie, sprint i skakanie nie zużywają wytrzymałości? Nie. W momencie utraty 1/3 żywotności od ciosu aktywuje się tarcza Quen? Nie. Znacząco zmniejsza trwanie efektów? Dobra, nie. Wierzchowiec nigdy nie wpada w panikę? Nie. Zwiększa moc znaków, jeśli niebo jest zachmurzone? Nie. Wszystkie mikstury alchemiczne mogą zostać użyte na jeden raz? W sensie jak to działa? Wszystkie mikstury alchemiczne mogą zużyte być na jeden raz. A jeden dodatkowy raz? A to nie. Za każdym razem, gdy wiedźmin otrzyma obrażenia w danej walce, zwiększa się jego redukcja obrażeń aż do górnego limitu? Kurwa, to jest fajne, ale... Ale nie. Zapewne coś tam redukuje spowolnienie, nie. O świcie i zmierzchu coś tam zwiększa zadawane obrażenie, jeśli aktualna żywotność jest równa maksymalnej. No to już są te odwary, które czytaliśmy, czyli gówno. Czyli niestety jedyny odwar, który jest tutaj Worf, to jest odwar z Katakana i zwiększa szansę na zadanie obrażeń krytycznych o 5%. Pijemy do tego gromy i tak dalej, no to będziemy walić na potęgę. Czy jestem coś w stanie jeszcze zrobić tutaj ciekawego? No nie. Tutaj mam wszystko, plus 5 szans na zatrucie, pozakładane. Petardy są wszystkie, możemy jeszcze zamienić tą petardę na petardę Tom, północny wiatr. Chociaż myślę, że na lodowego trolla północny wiatr może kurwa nie działać. No i lecimy w takim razie. F5, dobra, samo się zapisało, widzę. Witam serdecznie, nie wrzucać do zupy mnie. Oj kurde, myślałem przez chwilę, że ty kumpel jesteś, nie? Oj pięknie, ogień, on nie lubi ogień. Ale on wolny będzie, więc git. Dobra, zadziałało. Zamrożenie. Jeszcze raz zamrożenie. Sru kurwa, ale mu zadajemy damage. Co jest grane, patrz jak mu schodzi damage, nie? Po 1000, ja nie wiem z czego mu to 1000 bije. Ale zajebiście. I pach.
Dobra. Też płyniemy, ale to nic. Gaś się, Gerward. I pach, jeszcze raz. Dobra. I dusisz. Dobra, też się podpaliliśmy, żaden problem. I pyk, jeszcze raz. I dusisz. Ale zajebiście, dobra. Mamy to. Chociaż normalnie bym sobie ni wuja nie poradził z tym trolem. Na 100%, nie? Mnie rozdupcył w pół. Dobra, to jest 26 poziom. I skąd ja mu zadaję 1000 obrażeń? Zobacz, jak mu HP schodzi. Co jest grane, nie? Mega dużo mu obrażeń z jakiegoś powodu zadaje. Nie wiem, czy to jest to krwawienie i tak dalej. To jest chyba szansa na zatrucie i podpalenie jednocześnie? A szansa na podpalenie, ja go podpaliłem i dlatego mu pewnie mega dużo obrażeń zadaje, bo to jest lodowy troll. A chyba tak. Tak mi się wydaje. Dobra, jeszcze podmieńmy sobie petardy. Żeby była giga petarda. Uwalnia obok gazu, to może nie. Oślepia przeciwników. Może, kurczę, być. Obrażenia fizyczne i od srebra. Git. I kartacz. I pach. Dobra. Tak, to było obrażenie od ognia. I pach. Dobra, skalny troll. Rozjebany. Rozejrzyj się za narzędziami. Dobra, git. Pokonaliśmy gościa 6 poziomów wyżej. Na czerwono był zaznaczony, więc kurwa zajebiście. Już myślałem, że będę tu musiał wracać z powrotem. Wyśmienite narzędzia kowalskie, mamy to. Chociaż to tylko narzędzia kowalskie. To o nich musiała mówić Joanna. Mamy to. Jest tu jakaś w ogóle misja jeszcze? Jest pewnie z tym trolem, bo ja wiem, że tego trola ostatecznie będziemy chyba chcieli. Wiecie, o co chodzi. Ale to no nie mamy teraz zaznaczonej misji żadnej, więc no nie wiem, czy musimy jakieś zlecenie na tego trolla przyjąć, czy co? No nie wiem, w każdym razie na pewno tutaj jeszcze wrócimy, ale nie teraz. Chodźmy może jeszcze tylko do tej jaskini po lewo. Może tu jest coś ciekawego, oprócz kurwa pożeraczy. Siema. A no bim, Gerward, zbugował mnie się Gerward. Pach, dobra. Oj. Nie wiem, co się stało. Przypadkiem Windowsa odpaliłem. To się przycisk Windowsa. Nie! No. Unik. Co tu się dzieje? Rozpłatał ją. Dobra. To może chodźmy dalej. Może w lewy tunel. No jak już tu jesteśmy. Może jeszcze coś tu ciekawego. Nie ten przycisk, kurde. Może jeszcze coś tu ciekawego wyniesiemy. Ja niestety z Tarkowa jestem przyzwyczajony, że pod F mam przeszukiwanie. Gramy sobie w Tarkowa na streamach, jeżeli chcecie zobaczyć Tarkowa, to zapraszam. Fajna giera. No i w ogóle gramy sobie na streamach różne gry w sumie. Jump Kinga i we wszystko gramy. Mam wrażenie, że na streamach jakoś mniej przymulam, bo jak to ludzie oglądają na bieżąco, To chyba jakoś tak mi to naturalnie wychodzi, że nieważne, czy mam dobry dzień, czy mam zły dzień, jakoś zawsze, kiedy na żywo sobie gadamy, to jakiś taki kurwa śmieszniejszy dwa razy jestem,